imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzień 14 października witam Was bardzo serdecznie z Kościoła Ewangelickiego w Mrągowie. A chcę Was witać słowami z Księgi Kaznodziei Salomona z rozdziału 12 z wiersza 13 oraz z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału 10 z wierszy 34 i 35. Posłuchajmy tych słów. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Piotr powiedział: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Lęk, strach, obawa. W ostatnim czasie są nam jakby bardziej bliskie. Codziennie docierają do nas informacje związane z pandemią koronawirusa. Wiele osób zostaje bezpośrednio dotknięte tą chorobą, czy też ta choroba dotyka naszych bliskich, znajomych. Boimy się, gdyż nikt z nas w zasadzie nie wie, jak przejdzie tą chorobę, a szum informacyjny wokół niej powoduje, wzmaga naszą niepewność. W dzisiejszych fragmentach Bożego Słowa odnajdujemy wezwanie: bój się Boga. Czy Bóg ma wywoływać w nas lęk, strach, obawę, niepewność? Nie. Ale drodzy, za określeniem bać się kryje się też uświadomienie sobie pewnych istniejących zasad, zasad nadanych nam przez Boga, których my często nie przestrzegamy. Dlatego też boimy się konsekwencji ich łamania. Dlatego też wezwanie bój się Boga winniśmy chyba odczytywać w kontekście słów z listu apostoła Pawła do Galacjan. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Łatwo jest powiedzieć: wierzę. Ale wierzyć to nie oznacza tylko powiedzieć. Wierzyć to znaczy żyć. Żyć według tego, w kogo lub w co wierzę. Jako chrześcijanie patrzymy na Jezusa z Nazaretu jako naszego Zbawiciela i mówimy: wierzymy. Ale właśnie, ale zbyt często podążamy swoją drogą, jakbyśmy Nim pogardzali, jakbyśmy w Niego wątpili. Gdzie jest Twój Zbawiciel? W Betlejem? W niebie? Został może na krzyżu? Gdzie On jest? Dlaczego brakuje Go w Twoim życiu? Boisz się Boga? A może bardziej boisz się człowieka? Co powie? Jak cię potraktuje? A Bóg? Być może w twoim myśleniu ma obowiązek tobie przebaczyć. Wierzę. Co to znaczy dziś dla Ciebie? Wierzę, a więc przyjmuję w pełni jako chrześcijanin Chrystusa. Nie jedynie jako tego, który umiera na krzyżu. Nie jedynie jako tego, który rodzi się w Betlejem. Ale też tego,
które wskazuje mi, jak mam żyć w miłości Boga i miłości człowieka. Małe dziecko, ale nieraz też i dorosły człowiek boi się, kiedy ma podążać drogą sobie nieznaną. Ale kiedy idzie z rodzicem, za rodzicem, kiedy podąża za przewodnikiem, nie musi się bać. Takie dziecko, taki człowiek czuje się pewnie. Dlatego chciejmy podążać w naszym życiu za Jezusem, iść Jego śladem. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, łaskawy, dobry Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Tobie za ten kolejny dzień naszego życia, za to, że pozwalasz nam, dajesz nam szansę, abyśmy mogli podążać drogą Twojego Syna. W tym dzisiejszym dniu, Dniu Święta Edukacji Narodowej, chcemy Cię, Boże, prosić o wszystkich pracowników oświaty, o to, abyś ich prowadził, abyś dawał im satysfakcję z wykonywanej przez nich pracy. Panie, obdarzaj ich zdrowiem i nadzieją. Panie, budź wszystkich tych, którzy mają zapewniać godne warunki pracy nauczycieli o to, aby nieustannie pamiętali, że wykonują oni służebną pracę wobec całego narodu. Tobie, Boże, też powierzamy wszystkich chorych i cierpiących, o tych, których dotyka koronawirus, abyśmy nigdy nie zapominali, ale nieustannie prosili Ciebie o uzdrowienie, o uleczenie, o lepszy czas. Dobry Boże, wysłuchaj nas przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem.